Te monety pochodzą z XVII wieku. Odnalezione zostały 3 lata temu w Denkowie przez robotników pracujących na budowie. 180 monet z czasów króla Zygmunta III Wazy ujrzało wreszcie światło dzienne. Po raz pierwszy jest ten skarb prezentowany, to znaczy to planowaliśmy początkowo organizację wystawy pod tytułem Skarby Ostrowieckiego Muzeum i wtedy miał być ten skarb prezentowany, przy czym z różnych przyczyn ta wystawa się teraz nie odbędzie, została przesunięta na styczeń przyszłego roku. Muzeum postanowiło jednak skarb zaprezentować już teraz, podczas sesji popularno-naukowej pod nazwą Skarby Ostrowieckiego Muzeum. Podczas spotkania omawiano znaleziska monet, które znajdują się w zbiorach placówki. W zbiorach Muzeum Historyczno-Archeologicznego są fragmenty skarbów znalezionych w Nietulisku Dużym, Nietulisku Małym, przepraszam. Są również skarby z Kunowa, Chmielowa. No i te ostatnie, które 3 lata temu znaleziono podczas prac na terenie szkoły w Denkowie. A skarby z Chmielowa i Nietuliska Małego to fragmenty bardzo ważnych depozytów, które sięgają czasów Cesarstwa Rzymskiego. Odkryto je jeszcze przed wojną, za czasów okupacji. Nasze muzeum może się poszczycić tym, że ma w swoich zbiorach, co prawda drobne, ale jednak fragmenty tych dwóch dużych, bardzo ważnych depozytów, bo one od kilkudziesięciu lat funkcjonują w literaturze fachowej, archeologicznej, numizmatycznej. Są w ogóle bardzo ciekawe z różnych względów skarby, bo przecież Nietulisko Małe to tak naprawdę jest jeden z największych w ogóle skarbów monet rzymskich, jakie zostały odnalezione w tej części Europy. O cennych monetach i depozytach neolitycznych mówili w swoich referatach Artur Jedynak, Kamil Kaptur i Waldemar Brociek. Ciekawym akcentem była także prezentacja księgi inwentarzowej przedwojennego Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ostrowcu. To muzeum powstało w 1926 roku, było na ulicy Górzystej 5. Dom wtedy należał do Stanisława Saskiego i tam na parterze było kilka pomieszczeń, między innymi 3 sale wystawowe i tam organizowano wystawy i gromadzono zbiory. Księga zawiera spis wszystkich skarbów, które zostały do muzeum przekazane wraz z datami, rodzajem monet oraz nazwiskami darczyńców. To jest jedna z tych ksiąg, jedyna jaka ocalała po wojnie, ponieważ w 1939 roku, kiedy Niemcy wkroczyli do Ostrowca, wówczas sporo tych obiektów zostało zabezpieczonych. Nie wszystkie skarby zawarte w księdze są teraz własnością Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu. Wiele z nich zaginęło. Utracone dziedzictwo jest tematem Europejskich Dni Dziedzictwa, które rozpoczęły się w miniony weekend. Od kilku lat to wydarzenie ma także swój świętokrzyski wymiar. Inauguracja nasza wojewódzka odbyła się w piątek na szczycie Łysej Góry w klasztorze Święty Krzyż. Natomiast nasze wydarzenia to jest właśnie wydarzenie tutaj na terenie Pałacu Wielopolskich, prezentacja naszych skarbów. Dni Dziedzictwa służą kultywowaniu narodowej spuścizny i zachęcaniu nie tylko do zwiedzania, ale również dbania o ważne obiekty i pamiątki z przeszłości. Chcemy również podkreślić to, że zabytki archeologiczne, znaleziska archeologiczne, żeby nie były utracone, no to powinny być w odpowiedni sposób przekazane do zasobu wojewódzkiego konserwatora zabytków, który ma swoje gestie i możliwości przekazywania muzeum. I tak się stało właśnie ze skarbem z Denkowa. 23. osłona Europejskich Dni Dziedzictwa to projekt edukacyjny, który jest narzędziem promującym lokalną spuściznę naszych przodków. Ma przypominać i zmuszać do refleksji nad ginącą i zapomnianą przeszłością.